Ten samochód, który odjeżdża, nawiedził mnie na noc i jest to policja. Mówi do was Karol, z buta po planecie. Dzień 21, godzina 10:10. Powolutku składamy się już z miejscóweczki. Zaczynam już ogarniać. W sumie to mówię powolutku, ale tak naprawdę to trzeba już żwawo, bo jak widać to cień mamy jeszcze w namiocie, a tutaj jest słońce, bo tak jak zapowiadałem, że tam będziemy mieli wschód i słońce szło dokładnie takim kursem. Szło tutaj i już wychodzi zza drzew. Jak złapie nas słońce, to będzie bardzo gorąco się składać, to nic przyjemnego. Także miłego dnia, że z buta po planecie. Po spokojnej nocy wróciliśmy na drogę świętego Jakuba. Jest godzina 11:05. Wyłania mi się jakaś niesamowicie pokaźna świątynia z naprzeciwka. Nie wiem jeszcze, czy to jest świątynia, czy tam kościół świętego Jakuba, czy coś takiego. Zaraz zobaczymy, co to jest. Ale jeżeli chodzi o tą spokojną noc, to powiem wam, że naszły mnie pewne obawy. Niniejszym miałem dziwny sen, w którym zaszedłem do takiego marketu w stylu czy Biedronka, czy Lidl. Zaszedłem, zrobiłem tam potrzebne sobie zakupy spożywcze. Podchodzę do kasy, a tam czarnoskóra pani za kasą. Ogólnie to rozmawialiśmy po polsku, tam policzyła mi te zakupy i mówi do mnie, że to będzie kosztować 40. 40 czegoś. No ja powiedziałem, że chciałbym zapłacić kartą, na to się tam zgodziła i wbiła mi to, żebym zapłacił kartą i nie wyczytało mi karty. Ja taki zdziwiony zacząłem patrzeć, czy rzeczywiście mam pieniądze na koncie. No oczywiście, tam miałem i to jeszcze tego sporo. W portfelu też miałem sporo. Jeszcze raz mówię, że kartą zapłacimy. Nie czytało mi karty. Wyciągnąłem więc pieniądze fizyczne z portfela. O, tu mamy schodki. Wyciągnąłem więc fizyczne pieniądze z portfela, ale pani mi powiedziała, że to nie to, czego potrzebuję. Wyglądało mi to na to, że to było coś w stylu, że to nie ta waluta. I tak ja szukałem w ogóle rozwiązania, tak szukaliśmy razem niby rozwiązania. Kolejka się za mną zbierała, zaczęli tam narzekać. Coraz większy stres. I tak naprawdę to tutaj sen się skończył, a ja się przebudziłem w nocy i zacząłem szukać informacji na temat, jak w ogóle prowadzić płatności za granicą. O, mamy to rzeczywiście całkiem pokaźna świątynia, nie wiem nawet czy działa. To wygląda mi na dzwonnicę, jest z drewna, ładny budynek. No i wracając do snu, zacząłem obawiać się po prostu o przewalutowywania i w ogóle zacząłem szukać różnego rodzaju informacji, jak właśnie dokonywać płatności za granicą, jak to w ogóle się odbywa. Okazuje się, że przynajmniej w mojej praktyce jest to troszeczkę trudniejsze niż w ogóle się mogło wydawać i nie wiem, jak jeszcze tego dokonam, ale w każdym razie będę musiał szukać informacji na ten temat, jakich w krajach mogę się poruszać i wygodnie przewalutowywać pieniądze, jakich kart potrzebuję, czy w ogóle płatność kartą jest w ogóle na miejscu w innych krajach i czy na pewno we wszystkich. Piękna świątynia. Bardzo, bardzo stare budownictwo. Nie wiem nawet, czy powinienem tu wchodzić, ale brama jest otwarta, więc chyba nikt też nie zabroni. W sumie nikt mnie jeszcze nie pogonił, więc wszystko spoko. To był mój dzisiejszy dzień, który wzbudził we mnie niepokój. Ja nie boję się takich rzeczy, czy jakieś, nie wiem, dziki, czy tam, nie wiem, niedźwiedzie, czy tam duchy, czy innego rodzaju takie abstrakcyjne rzeczy. A okazuje się, że moim stresem są po prostu przyziemne sprawy. Do Katowic jest 120 km, postaram się zrobić dzisiaj około 30 albo lekko ponad, żeby ułatwić dla mojego brata, zmniejszyć po prostu kilometraż podróży po mnie. A tak dla uściśnienia, to cała świątynia, która jeszcze tam, jeszcze jej czubek widać. To jest to rzymskokatolicka parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Czarnocinie. Jest to miejscowość Czarnocin. Wychodzimy zaraz z Czarnocina i idziemy w drogę. Jest godzina 14:30. Odpocząłem sobie na chwilę i coś przystanki dzisiaj są częściej niż zazwyczaj. Po drodze mamy miejscowość Dziekanowice, w której powinno być przejście między województwami. To powinno być za jakieś maksymalnie 3 km. Dzisiejszy upał daje totalnie w kość. Tak jak wspominałem wcześniej, jest to 21 dzień w tym sezonie podróży. Zrobiłem do tej pory 11 km. Oj, żeby zrobić dzisiejsze 30, to naprawdę trzeba troszeczkę przyspieszyć, ale jest bardzo, bardzo ciężko. Dzisiejszy dzień jest najbardziej, na pewno najbardziej upalnym ze wszystkich tych 21 dni, jakie miałem w tym sezonie póki co. No i Dziekanowice, mamy to. W tej właśnie miejscowości powinno być przejście do następnego województwa, także zaraz zobaczymy, czy to zostanę. Przydałby się jakiś sklepik ze względu na to, że
mam już 3 racje żywnościowe, a przydałoby się jutro do rana mieć 4 jakieś. Widoczki w sumie prezentują się niby bardzo ładnie na pierwszy rzut oka. Jest tutaj świetnie i pusto, ale tak naprawdę to przez tą właśnie pustotę jest tu też strasznie, strasznie gorąco, bo tak jak mówię właśnie, jest dzisiaj bardzo mocny upał, nie ma w ogóle praktycznie wiatru, nawet tiry, których tak nienawidziłem, które mnie mijają, dzisiaj są znowu błogosławieństwem, bo wytwarzają przynajmniej jakikolwiek wiatr. Także idziemy dalej. Wychodzimy właśnie z miejscowości Szczotkowice. Szczotkowice żegnają. I tak szczerze mówiąc, to ja nie widziałem w tej miejscowości żadnej szczotki czy coś takiego. Rzeczywiście była w sumie jedna kobieta, która miała taką czuprynę, jakby to wyglądało jak jakaś szczota. Ale nie czepiajmy się takich szczegółów. Chodzi tu o to, że czasami tak mijam te miejscowości, te wioski różne i tak zastanawiam się, do czego prowadzi to całe słowotwórstwo ludzkie. Że załóżmy taki przypadkowy scenariusz, jak powstała nazwa Szczotkowice. Pewnie to było coś w stylu: ty, Jurek, nazwijmy tą miejscowość Chodniki. On tak: Chodniki? Może Szczotki? I tak doszli do wniosku, że ty, w sumie ani Chodniki, ani Szczotki to tak średnio miejscowością to zawiewa, więc nazwijmy to, dawaj Szczotkowice. O, dobra. I walnęli następnego kielicha, przybili się i jest dobrze. Idziemy dalej. Zrobiłem dzisiaj do tej pory jakieś może 21 km i jest tak ciężko. Jest aktualnie godzina 17:20. Niedługo trzeba będzie rozglądać się za miejscóweczką, a ja nie dam rady. Nie dam rady już iść. Jest tak gorąco. Nie ma w ogóle wiatru. Masakra. Co za dzień. Jedziemy! Jest godzina 18:25. Uśmiech znowu zawitał na twarzy, a to ze względu na to, że poznałem śmiesznych, fajnych ludzi. Jest miejscowość Pierocice, właśnie wychodzimy z Pierocic i lecimy na Rasławice. Powinno być jeszcze jakieś 6 km. Szedłem przed Pierocicami jeszcze to było. Szedłem i przez parę kilometrów nie widziałem żadnego w ogóle cienia ani nic. Już byłem tak wykończony, zresztą było to też chyba widać nawet. W końcu znalazłem cień od jakiegoś jednego drzewa pojedynczego koło pól i usiadłem sobie. Pokrótce jakiś pan tam starszy wyjeżdżał z pola z przyczepką tam pełną zboża i w ogóle i pyta się, czy podwieźć. Podjechałem z panem kawałek, zatrzymaliśmy się w okolicach sklepu, pogadaliśmy. Pyta mnie, czy chce piwko jakieś. Ja wiem, że pewnie, że tak, alkoholu nie odmawiam. No, ale okazało się, że sklep był zamknięty. Coś tam poczekaliśmy właśnie, bo zaraz on twierdził, że zaraz powinien ktoś się tutaj zjawić. Czekamy tych 10 minut, gadamy sobie niby, ale taka troszeczkę cisza. Następne takie 20 minut dobija, prawie 30 minut. No i stwierdził pan, że nie ma co czekać, on zaraz pójdzie do domu i mi przyniesie swoje. Okej, no to poczekam sobie tutaj. No to okej, dogadaliśmy się. I tak stoję pod tym sklepem, zaraz pan wrócił. Już coś tam się pożegnaliśmy, podziękowałem bardzo. I wyruszył w drogę sobie. Ja tak już miałem się ogarniać, zabierać rzeczy i w ogóle podjechał jakiś właśnie młody chłopak pod sklep i właśnie mówię do niego, że sklep chyba zamknięty. On mi pokazał trik, że trzeba zadzwonić w drzwi i zaraz ktoś przychodzi, ale mówię właśnie, że tutaj ludzie miejscowi byli i tak próbowali i tego i tak się nie dało osiągnąć. No to zresztą właśnie mówi, że poczekamy, zaraz może ktoś się pojawi, no ale się nikt nie pojawił. No i coś tam właśnie poczekaliśmy, że mówi coś tam, że chyba masz rację. Coś pogadaliśmy o tym całym z buta po planecie i w ogóle. I coś właśnie, że czy czekam na coś, czy potrzebuję czegoś ze sklepu, że może tam podwieźć do sklepu jeszcze odwieźć w to samo miejsce. Ja mówię, że nie, dziękuję, ja tylko po prostu właśnie z panem tutaj niedawno poznałem i na piwko czekaliśmy, czy coś takiego. No i okazało się, że jeszcze jedno piwko znalazł w samochodzie. Wyciągnął mi piwka, także pobyt w Pierocinie był udany. Dostałem w ciągu 20 minut 3 piwka i to od dwóch różnych osób. Jest to chyba osada alchemików z pasją, także będę to nieźle wspominał. Lecimy dalej, Rasławice 6 km. Dzisiaj może tam nawet nie dojdę, bo ja już chcę się rozglądać za miejscówką z racji na tą godzinę właśnie. Także szukamy miejscóweczki, mówi Karol z buta po planecie. Także dzisiaj się solidnie nagrzmocę, a więc zdrowie i wasze, i nasze. Zrobiłem sobie właśnie małą przerwę i tak naprawdę się obejrzałem za siebie i mamy tutaj całkiem ładny widok.
Pierwsza miksturka już jest skończona, jak najbardziej. Może to dlatego mi się tak podoba wszędzie już. Ale powiem wam, że doszedłem właśnie do pewnego wniosku, że gdzie nie zajdę, to wszyscy częstują mnie alkoholem. No ale widoczki widoczkami. Ale z racji, że tutaj są wszędzie dosłownie pola naokoło, to nie ma się gdzie kompletnie rozbić. I pojawia się problem, bo zbliża się już 19, no a trzeba coś szukać szybko, bo jestem naprawdę dzisiaj zmęczony tym upałem. I tak idziemy sobie tą trasą na Rasławicę i nagle patrzę, cyk, jest skrzyżowanie, bym tak powiedział. Tam daleko, pod słońce może to nie jest najlepszy pomysł, ale jest droga i tam gdzieś, o tam za tymi drzewkami, ja widzę w tym nadzieję i oazę spokoju. Wydaje mi się, że tam znajdziemy miejscówkę. Minęło 5 minut od ostatniej rolki, także lecimy tam. Zbliżamy się do oazy spokoju i powiem wam, że jak tak się zbliżyłem, to troszeczkę mnie coś zaniepokoiło, bo rzeczywiście mamy już to przed sobą, ale o tam, nie wiem czy to widać, ale jest jakiś budynek. Będziemy iść dalej i zobaczymy, co tym razem przyniesie los. Tak jest, definitywnie jest tu domek. Jest tu miliard ślepaków. Jakieś pieski na mnie szczekają. Także idziemy dalej zobaczyć, co się dzieje za tym lasem. Ale to znowu jest następny moment, w którym naprawdę za mną lata z milion ślepaków. O cholera, jest tego więcej niż w tym trzecim czy czwartym odcinku. No matko, to jest jakaś porażka. Siadają wszędzie. Ja to muszę kończyć, bo muszę z nimi niestety walczyć i je odganiać chyba. Chociaż nie, już zaczyna się robić ich nieco mniej. O, tak, na twarz siadając, to jest nieco mniej. Tutaj mamy następny domek, także niestety, ale wyjazd z tej miejscówy. Lecimy z powrotem w tamtym kierunku i niestety, ale będę się teraz ganiał ze ślepakami, także przepraszam was bardzo i jesteśmy w kontakcie. O, tam nie ma nic. Dawaj, dociągnij do kukurydzy. Tam nie ma zupełnie nic. Rady. Jest godzina 7 po 19. Już serio nie daję rady. A tak patrzę i najgorsze jest to, że ta droga, która jest przede mną, ona się ciągnie odtąd, o kurczę, jak palec Boży. Odtąd i tam leci, tam. I ona się nigdy nie kończy. Wydaje mi się, że jest to koniec tutaj świata, czy coś takiego. Także nie zostaje nic innego, jak zawracać. Żartuję. Zaraz coś znajdziemy, ale jest już późno, jestem wyczerpany. Kolejna miksturka, druga z trzech. Jazda. Jest godzina za 5:20. Właśnie zszedłem z drogi szybkiego ruchu. Idziemy o taką dróżką. Jest bardzo wąsko, ale to oznacza też z jednej strony, że jest dość obiecująco. Będę tym podążał, bo to już jest dość krytyczna sytuacja na szukanie miejsca. Jestem wycieńczony i rozkładam się, że tak powiem, nawet gdziekolwiek. Zobaczymy, co tutaj w ogóle jest. Widzę. Tak jest. Mamy te drzewka. Widzę tutaj pasmo niskich trawek. Wbijam się tam, rozkładam się pod drzewami. Zasłaniam się z drzewami ze strony wschodniej, żeby rano nie było gorąco w namiocie. I jedziemy z tym. Mam nadzieję, że to rzeczywiście wyjdzie. Wchodzę tutaj nawet. Wchodzimy tutaj. W pole widzę pewnego rodzaju wydeptany skrót. Jedziemy tam i zobaczymy, co się tam dzieje na tej oazie. Nie dam rady. No cholera. Mamy rów. Rów mariański. Widzimy stąd. To już jest naprawdę ostatnia nadzieja. Ja nie wiem, jak to zrobię, ale trzeba będzie skakać.
Skok z takim bagażem, powiem wam, nie jest najłatwiejszy naprawdę, bo już to robiłem w tym sezonie dwa razy. Na razie zatrzęsie. Tak jest. Jesteśmy po drugiej stronie tego przeklętego rowu i mamy oazę. O cholera, trawka. Powtórzę to jeszcze raz. Trawka jak w parku, człowieku. Jest tu pięknie. Idziemy tam. Wygląda mi to na miejsce, w którym nikt w ogóle nie przybywa i jest osłonięte od wszystkiego. Może i będę miał rzeczywiście jakiś pogląd na drogę. To znaczy nawet nie pogląd, tylko samo to, że będę słyszał sporo samochodów przejeżdżających. Ale powinno być do rana spokojnie. Może i ktoś mnie tak naprawdę nawet zauważy. Ale przestaję w to dzisiaj w ogóle na to patrzeć. Jako że, właśnie mówię, jestem wycieńczony. Rozkładamy się po prostu i idziemy spać, bo... jak idziemy spać? Jeszcze trzecia miksturka! O, tutaj. Tu idziemy. Idziemy zobaczyć te tereny. Jest godzina 27. Wcześniejsza miejscówka, którą pokazywałem palcem, była dokładnie w tym miejscu. Jednak jeżeli patrzeć na to, jak tam stromo było, to znowu była sytuacja, w której po prostu bym się przewalał gdzieś tam w namiocie i nie dałoby się zasnąć, albo jak dałoby się, to bardzo by było ciężko. Zszedłem więc w troszeczkę bardziej ryzykowne miejsce, które nie ma nic wspólnego tak naprawdę z wielkim ryzykiem, bo rzeczywiście tam widzę jakieś domostwo. Zrzuciłem plecaki tutaj i będziemy się składać tutaj, bo jest bardzo miękko i po prostu równo, a tamtędy koło tych drzew leci ogólnie droga szybkiego ruchu. Czy tam droga, nie, krajowa, to nie jest to. Ja sam tak naprawdę za bardzo nie wiem, ale coś tam ona ma, chyba numer jakiś 768 czy coś takiego. Także dotarliśmy na miejsce, jest bardzo późno, jestem wykończony, chociaż już teraz nie jest tak gorąco, więc już lepiej się idzie niż w samo południe albo nawet do godziny 15 czy coś. Także mamy to, rozkładamy się i jazda. Łomatko! Powiem wam, że zacząłem się właśnie rozkładać tutaj, na tej miejscóweczce, na której mówiłem i zostawiłem plecaki. Jesteśmy w połowie rozkładania, sypialnia jest rozłożona. Tutaj jeszcze czeka jak to się nazywa? Tropik do założenia. I tak rozkładam i zauważyłem, że mam tutaj dosłowne oblężenie przez latające mrówki. Jest ich pełno, totalnie wszędzie. Z mrówkami latającymi prawda jest taka, że na szczęście nie są to komary czy coś takiego i one nie będą chciały się mną żywić, tylko poszukują jakby jakiegoś uszczerbka, wilgoci czy coś takiego. I tak pomyślałem sobie o latających mrówkach. Jeżeli latające mrówki mają tak samo wytrzymały egzoszkielet tak jak zwykłe mrówki i są na tyle, że tak powiem, inteligentne tak jak zwykłe mrówki, to moje wnioski są takie, że matka natura obdarzyłaś je niesamowicie wielką mocą. Rozkładamy się, nie są one szkodliwe, po prostu będzie ich tutaj dużo, najprawdopodobniej niestety. No i tyle no. Także mówi do was Karol z buta po planecie i życzę dobranoc. Ja naprawdę, tego nie będzie za bardzo tutaj wielkiego obrazu czy coś takiego, ale pierwszy raz spotkałem się z taką sytuacją. Ten samochód, który odjeżdża, nawiedził mnie na noc i jest to policja. Ogólnie wyszło bez większego problemu, ale była przy mnie policja. Spisali mi dowód, pozwolili mi nocować, także dobranoc.